W tym odcinku zobaczymy świątynię na oceanie, Owo Shrine. Zapraszam. Ej, nie wierzę, mam takiego pizza. Jakieś 20 km temu się skroiłem, że nie mam swoich oksów. Ja mówię, no ale mówię, dobra, no tam kupię sobie nowe i tak były tanie. Ale bardziej chodzi mi o to, że to będzie trzeba znowu jechać i szukać. No i co? Przyjeżdżam na lokalizację. I oksy! Oksy są na silniku gdzieś tam. Przejechałem. No ale statyw zgubiłem, niestety. To jest już potwierdzone. Bardzo mnie to boli, ponieważ nie był to mój statyw i był to chyba statyw drogi. Miałem powiedziane, żeby go nie zgubić, czyli miałem powiedziane, żeby dbać o niego jak nie wiadomo co. Także nawet nie było mowy o tym, żebym go zgubił. A ja go po prostu, no... przejebałem. Deal with it. No, te bramy to miały być ogólnie w wodzie, ale chyba był odpływ. Hehe. Forever alone. Przyszło dwóch żebraków. Sam jestem głodny, jeszcze dzisiaj nie jadłem obiadu. No ale dałem im trochę. Podzieliliśmy się onigiri. Sztama z kotami. Tak więc teraz mamy odpływ, ale podobno w trakcie przypływu te bramy sprawiają wrażenie, jakby unosiły się na wodzie. Także trochę szkoda, ale z drugiej strony ta opcja też jest całkiem ciekawa. Różnica tutaj w głębokościach podczas przypływu i odpływu może wynosić aż do 6 metrów. Także tutaj są spore te ruchy wody. No a teraz jest turbo płytko. Te bramy są częścią świątyni Owo. I wiąże się z nimi pewna lokalna legenda. A mianowicie, parę wieków temu mieszkał tutaj skorumpowany sędzia. Mieszkańcy chcieli go ukarać i zabrali go tutaj na wyspę, która znajduje się właśnie tam. Wyspa Okinoshima, gdzie go upili i pozostawili na pastwę losu. Dziabnięty sędzia zaczął wołać o pomstę do niebios i z pomocą przyszła mu wielka ryba, która uratowała go i zabrała na drugi brzeg. W podzięce sędzia wybudował te oto bramy oraz sanktuarium, które nazwał Owo, co po japońsku znaczy wielkie sanktuarium rybne. Bramy wskazują idealnie kierunek Okinoshima. Tak więc wiecie, jak już powiedzieć po japońsku wielkie rybne sanktuarium. Nie mylić z nudnościami, bólem żołądka czy też polucjami. No i kolacja przed sklepem na pustkowiu. Jest klimat. Dzisiaj nie padało, było cały dzień słońce. Nie będzie padać. Jest czyste i przezrzyste niebo. I nie ma już słońca. Dlaczego ona idzie z parasolką? Dlaczego? Kurwa! Dlaczego? Jak sobie robię zakupy na wieczór tutaj, czyli no na wieczór, tutaj już zjadłem, ale to mam na jutro jakieś kanapezy, no browarki na wieczór. No i to tak to wygląda, bo już nie mam tego gdzie wcisnąć. Także zawsze jadę i się zastanawiam, czy to mi zaraz nie odleci. Dobra, no zrobiłem sobie dzisiaj mały cheat day znowu, bo było naprawdę tanio, ale tutaj gość normalnie u siebie w chacie sobie zrobił pokój i stwierdził, że jest to hostel. I w kibel to jest normalny ten, z którego on korzysta, tak samo kuchnia. No cóż, trzeba sobie radzić. No a ja się wyśpię normalnie. Powiem wam, że takie opcje są ok, ponieważ wszystko co kosztuje do 2000 jenów jest tak naprawdę ok, ponieważ 2000 jenów to jest mniej więcej tyle, ile wychodzi za czynsz dziennie w Tokio. Tak więc na przykład teraz jest taniej niż mój czynsz, więc mogę sobie na coś takiego pozwolić.
Na tyle, że właśnie takie opcje często można znaleźć bliżej jakichś miast. Z kolei na przykład tak jak właśnie gdzieś tam jestem w tych górach i po prostu jest tych pensjonatów mało i dajmy na to jest do wyboru, nie wiem, 10 i najtańszy się zaczyna od tam, nie wiem, 7-8 tysięcy jenów, no to wtedy to się już nie kalkuluje i lepiej się skimać w namiocie. Dlatego matematyka, fizyka, kalkulacja. No jak widzicie jest to normalna chata, czyli po prostu tak jakbyście sobie wbili do ziomka na noc. Tyle, że tego ziomka nie znacie. Strasznie mnie to śmieszy. W ogóle ten gość na podwójnym gazie, wcięty. Tutaj widzę, że lubi przechylić, tak jak ja. Tutaj jest napis sorry, hands off, please. I serca. Gość w ogóle jest zapacholem, jest koksem. Jest cały wydzierany. Wygląda na typa z mocną przeszłością. No, ogólnie mnie bawi ta sytuacja i podoba mi się tutaj. Postaram się jutro z nim nagrać jakiś filmik, zagadać z nim rano i tam zrobić z nim jakiś szybki wywiadzik, ale beczka. No tutaj jest łaźnia i jest zapach taki trochę jak w tych opuszczonych domach. W ogóle dowiedziałem się, że niestety światło nie działa. Tu mam takie ofuro, taki mini onsenik japoński. No i lecę po ciemku, tam będę się mył. Nie wiem, czy ta woda była używana, czy nie. Wali tutaj z tego mopa. Mogłem dzisiaj w tym namiocie jednak zipnąć. Dobra, wyniosłem mopa, otworzę sobie okno i postaram się wychillować. W pokoju też jest ciemno. Nie ma klimatyzacji. Są za to wiatraki. Ja dla was, kochani, sortuję materiał. Dzisiejszy dzień był intensywny. Cieszę się, że zobaczyłem tą wyspę Ikeshima. No i w takim razie zobaczymy, co jutro się stanie. Dlatego pozdrawiam was serdecznie i zachęcam do lajkowania, subskrybowania. Piszcie mi na Insta. No i tyle no. Dobrej nocy. A w następnym odcinku nietypowa deskorolkowa miejscówka oraz kozackie wodospady. Zostańcie ze mną, bezdomny pelikan!